Wam witam serdecznie. Dzisiaj coś dla kobietek, kochane kobietki. Niedługo będą święta. I wiem, będziecie znowu pracowały, będziecie znowu sprzątały, pucowały. I o sobie zapominały. Co bym Wam chciała powiedzieć? Nie zapominajcie o sobie, nie zapominajcie o swoim blasku. Wejdźcie tak wysoko, stańcie sobie gdzieś tam w swoim życiu, na piedestale. Bądźcie w takim miejscu, gdzie każdy Was będzie widział, gdzie każdy będzie Was zauważał, gdzie każdy będzie na Was zerkał i podziwiał. Nie wejdźcie tam do ciemnego kąta, gdzie nie ma światła, gdzie Wasz blask zagaśnie. To, że Wy się staracie tak pięknie dla domu, dla rodziny, jest super, jest boskie. Ale kochani, jak nie zrobicie nic dla siebie, nie wprowadzicie troszeczkę magii tam do siebie, nie zaczniecie błyszczeć i Wasz uśmiech nie będzie promienny, Wasze oczy przygasną, no to jest niefajnie. Wtedy będziecie chciały, żeby Was ktoś podziwiał. Nie będzie Was podziwiał. Naprawdę nie będzie Was podziwiać nikt. To Wy musicie się podziwiać, wydźwignąć, pokazać. Wiem, wiele osób już jest w takim wieku, że już uważa, że już po 50, już po 60, to już się gaśnie, to już się jest babcią typową, to już się jest niezauważalnym, to już się idzie tam do kąta, to jest się tylko do pomocy dzieciom i do pilnowania ich dzieci, czyli swoich wnusiów. Kochane, możecie pilnować swoje wnusie, możecie robić wszystkie czynności. Większość już jest na emeryturkach, tak jak ja w moim wieku już ludzie są na emeryturkach, więc tego czasu jakby jest więcej. Więc teraz, kochane kobietki, nie przygaszajcie się, rozświetlajcie się, bo teraz jest Wasz czas. Kto powiedział, że w tym wieku już się jest do niczego, nikomu niepotrzebnym, nie trzeba się starać, bo i tak nikt tego nie zauważy. Zauważam, uwierz mi. Jeżeli ty i każda z Was wprowadzi w siebie to, co najpiękniejsze, jeżeli spojrzy na siebie innym okiem, jeżeli co nieco poprawi u siebie, to nie ma tak, że się siedzi, nic nie robi i będzie się pięknym. Troszeczkę trzeba dodać coś do siebie. Czasem przypiąć koraliki, czasem zmienić kolor włosów. No nie wiem, cokolwiek. Każda powinna wiedzieć, co sama chce i co do Ciebie pasuje. Nie postarzajmy się sztucznie, kochane kobiety, poprzez takie buźkę na dół, przygaszenie oczu, zgarbienie się, patrzenie w ziemię i taką minę, że już nasz czas minął. Kochane dziewczyny, nigdy nie minie. Możesz mieć 70, 80 lat i zawsze w swoim gronie, w swojej grupie, w tym przedziale wiekowym możesz być cudowna. Możesz. Ja patrzę się na niektóre osoby, tak jak wcześniej wspominałam, to jest taka 85 lat pani, starsza Niemka. Ona wystrojona, błyszczące bluzeczki, idzie sobie na tańce, idzie sobie na pizzę, ona sobie siedzi w lokalu. Ona po prostu żyje, ona nie umarła. Jej dusza wciąż jest młoda i ona się delektuje. Mimo, że jej ciało już tam jakieś jest, ale na pewno dzięki temu, co ona robi, wychodzi z domu, nie czuje się odosobniona, nie czuje się staruszką jakąś. Więc, kochane kobiety, magia to jest magia. Można sobie wprowadzać, naprawdę, można się tak zaczarować, że wszyscy Was będą witać z otwartymi rękami. Wszyscy inni, ci, co o tym nie wiedzą, będą przygaszeni, zmęczeni. Zauważcie, pójdźcie w odwiedziny do swoich znajomych po świętach. Jak one będą wyglądały, te kobiety, tak? O, dobrze, że te święta się skończyły. Święta, święta i po świętach. Tyle roboty i będą Wam mówić. Takie te tradycyjne rzeczy, jak te potrawy świąteczne. A Wy wejdziecie za maszynę z tym krokiem, tak jak Wasza narodnicka. Przyjedzie szalona, wesoła. Otworzy szeroko drzwi, powita wszystkich swoim uśmiechem, swoim blaskiem. I powiem, jak ja się cudownie czuję. Jak ja się cudownie mam. A co Wy tacy zgnuśniali? Co Wy tacy zmartwieni? Coś się wydarzyło, jak mnie nie było? Kochani, można kwitnąć w każdym wieku, wierzcie mi.
można się bawić i można się cudownie czuć. No ja się tak przynajmniej czuję. Czasem nie wierzę, że mam tyle lat. Oczywiście gdzieś mi tam po kościach czasem coś chodzi, jakieś coś tam po pleckach, ale jak ja od środka się tam zaraz naładuję energetycznie, jak sobie parę zaserwuję zaszczyków z mojej energii miłości, tak ja już kochani frunem. No tak, frunem. No i Was tak pozdrawiam. I pamiętajcie, kochane kobiety, zawsze Wy jesteście najważniejsze. Stójcie tak wysoko, zobaczcie jak ja. Wejdźcie sobie tak wysoko i powiedzcie, to ja, Basia, Kasia, Jola, Zosia, to ja jestem tym światełkiem, to ja jestem tym ciepełkiem, to ja jestem tym kominkiem w domu. To Wy, kochane kobiety, sprawiacie, że ten dom żyje, że jest tam ciepło i jest cudownie. Same porządki, wypucowanie kątów nic nie da. Ale jak Wy będziecie siedzieć na kanapce, takie cudowne, rozpromienione, patrzeć w oczy swoim połówkom, uśmiechać się do wszystkich domowników. Do tego leci sobie piosenka, do tego postawicie świeczkę i zaprosicie kogoś na lampkę czegoś dobrego albo fajną herbatkę. Każdy z Wami będzie chciał usiąść, wypić to i spędzić czas na pogaduchach. No to ja Was zachęcam. Ja tu nie mam z kim sobie pogadać. Mogę sama ze sobą albo do tego mojego aparatu. No, ale mimo to jest mi wasko. Czuję się cudownie. Nawet jak mówię do aparatu, to wiem, że ktoś mnie tam za chwileczkę będzie słuchał. To ja Was tak kocham. Całuję, pozdrawiam. No i buziaczki. I bawcie się, kochane kobiety.